Przechodzimy do punktu 8 porządku obrad. To jest 9, przepraszam, 8 mamy zrobiony. Do 9 punktu porządku obrad. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie pracy remontowych dróg, chodników i oświetlenia. Paragraf pierwszy. W ramach zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia przyjmuje się zadanie. Punkt pozycji pierwszej. Ulica Rodakowskiego. Remont części chodnika wraz z nawierzchnią letnim. Punkcie drugim. Remont chodnika na przedłużeniu ulicy Cichej położonym na terenie gminnym. Punkt trzeci. Remont chodników i ciągów wieszojezdnych w obrębie pętli tramwajowej Brunowice Małe. Punkt czwarty. Ulica Balicka. Remont chodnika na odcinku od wjazdu do kościoła do pętli autobusowej. Punkt piąty. Remont chodników przy ulicy Zarzecze na odcinku od ulicy Nabonie do ulicy Rustowskiej. Punkt szósty. Ulica Cicha. Remont ulicy. Punkt siódmy. Remont uliczek wewnętrznych po zachodniej stronie ulicy Rydna. Punkt ósmy. Ulica Kurozwęckiego Boczna. Wykonanie nakładki asfaltowej. Punkt 9. Remont ulicy Prystola. Punkt 10. Remont ulicy Machaja. Paragraf 2. Uchyla się uchwałę nr 21 łamane przez 189 łamane przez 2012 Rady Dzielnicy 6 Bronowice z dnia 20 września 2012 roku w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Z uwagi na niskie środki finansowe przydzielone na prace remontowe chodników i oświetlenia na rok 2013 oraz konieczność przeprowadzenia dodatkowych konsultacji z mieszkańcami należy dokonać zmian na liście zadań w zakresie prac remontowych chodników i oświetlenia. Jeśli chodzi o pozycję pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, szóstą, siódmą i ósmą, dziewiątą i dziesiątą, to są to zadania, które były, znajdowały się na poprzedniej liście zadań, sformułowane na początku kadencji. Natomiast doszła tu jedna pozycja na pozycji piątej, remont chodniku przy ulicy Zarzecze, na odcinku od ulicy Nabonie do ulicy Justowskiej. I teraz dlaczego nastąpiły zmiany jakby pomiędzy tymi zadaniami. W punkcie pierwszym planowany był tylko remont chodnika bez nawierzchni jezdni. Jednak po wizji lokalnej i po zimie i jak również jakby z punktu widzenia pragmatycznego Zygmunt zaproponował wymianę całej nawierzchni, dlatego że ta ulica jest bardzo wąska, 3-metrowa, a po remoncie chodnika, wykonaniu ścieku robi się frez 1,5-metrowy i wylewa asfaltem, więc okazałoby się, że na dobrą sprawę dwa chodniki naprawione, frez 1,5-metrowy zrobione, a 1,5 metra no, ulica, że tak powiem, w fatalnym stanie, więc jest propozycja naprawić również zjezdnię. I tu tylko dochodzi, że tak powiem, ta część, która mówi, że wraz z nawierzchnią jezdni remont. Remont chodnika na przedłużeniu ulicy Cichej, położonym na terenie gminnym, był na tej liście, też leży na drugiej pozycji, z tym, że był połączony wraz z remontem ulicy Cichej. Ponieważ jednak na prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia na rok 2013 jest kwota 330 tysięcy złotych, to po zminusowaniu remontu ulicy Rodakowskiego zostanie około może 210 tysięcy złotych. To jest zbyt mało, żeby wykonać remont ulicy Cichej, której wycena wyniosła 280 tysięcy. Więc siłą rzeczy nie może być to zadanie zrealizowane z braku małej liczby środków. Natomiast chodnik można zrobić i pozostawiamy go na pozycji drugiej. Pozostawiamy również remont chodników i ciągów pieszojezdnych w obrębie pętli tramwajowej Brunowice Małe.
To jest bardzo mały odcinek. Ja nie chcę definitywnie się wypowiadać, ale być może to się zamknie kwotą, nie wiem, 4-5 tysięcy. Tak może być. Z tym, że to zadanie w jakimś sensie może się okazać, że nie będzie wykonane, dlatego że będzie tutaj potrzebna prawdopodobnie uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni. Ma się w najbliższym czasie odbyć też spotkanie z ekipą moim i pani prezes, tam członku ewentualnie zarządu. Będziemy tą sprawę omawiać. Pozycja czwarta, ulica Balicka, też była. I to jest to remont części chodnika na odcinku od wjazdu do kościoła do pętli autobusowej. Z tym, że ten remont chodnika z tych pozostających środków będzie wykonany dopiero wtedy, jak zostanie wybudowana sygnalizacja świetlna na przejściu przez ulicę Balicką na wysokości Klubu Kultury Mydliki. Czyli jakby dowiązanie się do tego nowego wyznaczonego przejścia ze światłami. I z tych 210 tysięcy po zminusowaniu tego części chodnika przy ulicy Cichej, po zminusowaniu remontu chodnika do kościoła na pętli autobusowej zostanie jakaś kwota, może do kilkadziesiąt tysięcy. Stąd wprowadziliśmy zadanie remont chodniku przy ulicy Zarzeczy na odcinku od ulicy Nawolni do ulicy Justowskiej. Z uwagi po pierwsze na to, że w bardzo fatalnym stanie jest ten chodnik, zwłaszcza u wylotu przy ulicy Nawolnie. Dwa, planujemy wprowadzić do wieloletniego planu inwestycyjnego budowę chodnika po drugiej stronie ulicy Nawolnie, czyli jakby na wchód ulicy Zarzecze, czyli dalszej ulicy Zarzecze, do Filtrowej, robiąc jakby obejście dla pieszych, bezpieczne obejście dla pieszych poprzez ulicę Filtrową. Tak? I to będzie inwestycja, powiedzmy, dwuletnia. Poza tym, wykonując, mamy Zarzeczę zrobioną też do połowy, mniej więcej do Justowskiej, wraz z nakładką, z jezdnią. Jeśli zrobimy chodniki, jest szansa, że być może miasto zrobi również nakładkę na tej jezdni i mielibyśmy temat domknięty ulicy Zarzeczek, która jest ulicą tranzytową i bardzo, że tak powiem, wykorzystywana przez kierowców. Remont uliczek ulica Cicha, to już mówiłem, dlatego się przesunęła w kolejności, bo potrzebna jest kwota 280 tysięcy i to jest niemożliwe z tych środków wykonać remont tej ulicy. Jak również remont uliczek wewnętrznych po zachodniej stronie ulicy Rydla. Potrzebna tam jest konsultacja z mieszkańcami i w zależności, co ostatecznie mieszkańcy zadecydują, czy chcą remont, no to w tym momencie, jak będą środki, zostanie wykonany remont tych uliczek, lub chcą przebudowę, tak jak po stronie wschodniej ulicy Rydla. Inwestycja będzie prowadzona do wieloletniego planu inwestycyjnego, co najmniej w cyklu dwu- lub trzyletnim. W zależności od możliwości finansowych dzielnicy, bo chcę przypomnieć, że nawet te inwestycje prowadzone do wieloletniego planu inwestycyjnego są realizowane ze środków dzielnicy i żebyśmy mieli świadomość, blokujemy, te środki zostają zablokowane w kolejnych latach. One są w tym momencie zablokowane. Także no, takie są zasady. Jeśli chodzi natomiast o ulicę Góry Odwęckiego Boczna, wykonanie nakładki asfaltowej też pozostaje, aczkolwiek została przesunięta jakby powiedzmy na dalszą pozycję. Sprawa też do rozstrzygnięcia. To jest bardzo mały odcinek ulicy, taki dochodzący do czterech, w sumie chyba przy trzech nawet posesji. Taka ulica kawałnicy bocznej, ale ponieważ to jest ukształtowanie terenu takie niezręczne, Ziki się opiera, że będzie potrzeba wykonania odwodnienia, powiedzmy, a to się będzie wiązać prawdopodobnie z projektem i znowu z prowadzeniem do co najmniej wieloletniego planu inwestycyjnego, ale też no, szuka się jakiegoś może innego rozwiązania, który by
które by załatwiło sprawę. Dlatego ono jest przesunięte. Jest czas teraz, żeby ZIKI dokonywała analizy, czy znajdzie jakieś inne rozwiązanie, czy jednak wyjdzie z propozycją po rozeznaniu sprawy, że jedyną szansą jest wprowadzenie tego do inwestycji co najmniej dwuletniej. 9. Remont ulicy Prystora i na 10. pozycji remont ulicy Machaja i te ulice pozostają na tych, można powiedzieć, samych pozycjach, znaczy troszkę dalej, ale troszkę dalej z uwagi na to, że podzieliliśmy ulicę Cichą i wyodrębniliśmy chodnik i dlatego, że wprowadziliśmy ulicę Zarzecze na odcinku od ulicy Nabłonie do ulicy Justowskiej, jak już mówię. Remont ulicy Prystora po objeździe, powiedzmy tych ulic, ZIKI się opiera, że muszą być badania geologiczne, to po pierwsze. Po drugie, już teraz porównując koszty realizacji podobnych remontów, które się odbyły na Kowalskiego, na Piwnika Ponurego, na Kwiatkowskiego, należy się liczyć z tym, że remontem będzie kosztował kilkaset tysięcy. Ja a przepraszam, teraz... a dlaczego badania geologiczne? W jakim, dlaczego? Tam już przy projektowaniu osiedla już było, ile dobrze wiem, badania geologiczne robione, bo inaczej by w ogóle nie powstały te domy. Znaczy ja w tym momencie z ZIKI nie dyskutuję, jeżeli uznają, że należy, dlatego że były niespodzianki przy tamtych ulicach. Że były niespodzianki przy remontach ulic w tym okręgu, bo to były tereny bagnist, nie te bagniste, co torfowe. Tak. I jak zrobiono odkryto, zerwano te płyty betonowe, wywieziono, to okazało się, że planowano powiedzmy tam 40 cm tej podsypki tam grubego kamienia, później z mniejszego do mniejszego, a okazało się, że weszło prawie metr grubego i sypano, i sypano, i to się przy walcowaniu zapadało. No, ale to nie jest tajemnicą, bo to po prostu... Wiem, więc należy się liczyć dużymi kosztami. To jest jakby temat, ale... No, a przepraszam, ale przy pozostałych uliczkach były przeprowadzone badania? No właśnie nie, i dlatego były te niespodzianki, że szacowano, że koszt będzie na przykład 150 czy 180 tysięcy, a okazało się, że po podliczeniu remontu wyszło 350. Remontów przy 9 ulicach, przy 10 zorientowali się, że muszą być tutaj badania. No tak, tamte remonty były robione w poprzedniej kadencji. Nie w poprzedniej, jakiej poprzedniej kadencji? W poprzedniej kadencji. W tej kadencji ani jednej ulicy nie zrobiliśmy. Ale Szkowalskiego 2 lata temu była robiona, zdaje się. No nie, proszę panią. Daję sobie ręką uciąć. Ja tu niektórzy pytali, czy sobie dam uciąć w niektórych sprawach, to tam sobie nie dam. A tu sobie dam. Także nie, to jest pewne, to jest pewne. Nie robiliśmy. Ale tak jak mówię, badania już były przeprowadzane przy projektowaniu. No tylko, wie Państwo, no ja nie chcę, no trudno mi jest. No ja wiem, bo to bardziej no, ciągle projektowanie, to zlecam. Badania były. Po co kolejne badania geologiczne są robione? Ja? Które zresztą, bo to jest moja działka, dlatego się pytam, po co są kolejnych badań geologicznych, się już nie wykonuje drugi raz. Nie wiem, jeśli Państwo mają badania geologiczne, bo ZIKI nie ma, bo to jest osiedle budowane było jako osiedle, powiedzmy, spółdzielnia. W latach tam, powiedzmy, 10 lat temu czy 9 zostały ulice przekazane gminie Kraków. Gmina Kraków, jako dobry wierzy, przejęła inwentarz. Ale nie wiem, czy ma opinię. Wiem, to ja w takim razie przekażę tą informację ZIKI-owi, żeby próbowali w archiwach, gdzie było przekazywane, odszukać te badania geologiczne. To ja to przekażę, bo to może będzie szybsza ścieżka. Nie, już to, tak, to będziemy temat trzymać. To jest cenna informacja. Tak, to jest cenna informacja i myślę, że tu zostanie ta informacja przekazana. I teraz... No, badania mają. Mają, ale to w ogóle jakaś paranoja. No, ale to nic, tak. To sprawdzimy, tak. I myślę, że do tego tematu wrócimy jeszcze raz, dobrze? Podsumowując, mała kwota na zadania remontowe 330 tysięcy złotych po wykonaniu remontu ulicy Rodakowskiego pozostaje kwota około 210 tysięcy złotych. Wiadomo, że dopiero po wykonaniu remontu, po miarach, po wykonaniu kosztorysu powykonawczego będziemy znać, jaka to jest kwota. Nie, w sensie nie spieszymy się, tak? To znaczy się ulica Rodakowskiego jest spokojnie kończona, będzie podsumowanie, będziemy wiedzieć, ile nam pieniędzy zeszło. Wejdziemy na chodnik na ulicy Cichej, też jest wyceniony na kwotę w sumie 70 tysięcy, być może będzie mniej. Zejdziemy z tych środków,
i w zasadzie jedyną czystą pozycję, powiedzmy, mamy zarzecze od na błonie do Justowskiej i do wyczerpania środków, czy to uda się zrobić do Wiedeńskiej, co byłoby bardzo fantastyczne, bo to jest najgorszy odcinek, prawda? No, a jeśli pójdziemy troszkę dalej, no to, to będzie też dobrze. Natomiast nie jestem w stanie teraz przewidzieć, ile nam się uda zrobić. Tak. Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej. Pozytywna. Pozytywna. No to jeszcze otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pan Kurin. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, więc ja pozwolę sobie dwie kwestie wyprostować, bo już tutaj pan przewodniczący odniósł się do remontu ulicy Krystowa i do historii remontu uliczek na Śródmieście te rzeczy, więc problemy, o których pan wspomniał z gruntem, dotyczyły tylko jednej ulicy, a mianowicie Kwiatkowskiego. I porównywanie kosztów ulicy Kwiatkowskiego z na przykład ulicą Krystola jest niezasadne, ponieważ ulica Kwiatkowskiego jest co najmniej 1/3 dłuższa, jest ulicą szerszą, dwukierunkową. To jest tytułem wstępu. Następna kwestia, skupię się na ulicy Krystola, bo ona jakby odniskuje naszą uwagę, jest na liście rankingowej, więc mieszkańcy od 30 lat, ponad 30 lat mieszkają przy ulicy, która stanowiła przez szereg lat ulicę dojazdową dla ciężkich samochodów, także dostawczych do sklepów. Ulica jest w złym stanie, mieszkańcy znosili ten dojazd do sklepów przez szereg lat, pomimo prób funkcjonowania, czyli troszeczkę poprawienia sytuacji, ulica nadal była niszczona. W jednym miejscu ulica jest tak w złym stanie, że podczas większych opadów się zapada, co mogą potwierdzić inspektorzy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Wodno-Kanalizacyjnego, którzy przyjeżdżają zawsze i próbują temu problemowi zaradzić. Ta ulica nie była remontowana od 30 lat. O problemach podczas opadów już mówiłem. Proszę także zwrócić uwagę, że mieszkańcy na potrzebę remontu tej ulicy i sąsiedniej Oklewskiego w korespondencji do pana przewodniczącego, bo pan przewodniczący był również przewodniczącym rady w poprzedniej kadencji, piszą od lat 5, od 2008 roku. Taką korespondencję mieszkańcy udostępnili. Wracając do ulicy Krystola. Mieszkańcy, a także ja jako radny z tego okręgu, nie składali broni. Próbowali walczyć o remont tej ulicy w Radzie Dzielnicy, ale także zgłaszali poprawki do budżetu Rady Miasta Krakowa, zdając sobie sprawę oczywiście z wysokich kosztów remontu tej ulicy. Doraźne remonty, łatania, nie są satysfakcjonujące. Ostatnie opady deszczu, a także zima pokazała, że ta nawierzchnia, która została tam zlokalizowana, kruszy się. O stanie tej ulicy możemy też dowiedzieć się z protokołu objazdu, na który powoływał się pan przewodniczący, w którym Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu podkreśla, że ulica wymaga kompletnej przebudowy. Wydaje mi się, panie przewodniczący, że należy z mieszkańcami rozmawiać fair i nie stawiać ich w sytuacji, czy nie dawać im nadziei, a później z tej nadziei się, czy z obietnicy się nie wywiązywać. Mówił pan w wypowiedzi wprowadzającej, że ulice nie zmieniły się w znaczącym zakresie od tego rankingu, który przyjęliśmy na początku kadencji. Ja pozwoliłem sobie zapoznać się z tymi listami rankingowymi, jest ich kilkanaście. Proszę państwa, żonglujemy tymi ulicami, nie ma, przynajmniej ja nie widzę jasnej strategii, które ulice mają być remontowane, w jakiej kolejności. I wracając do ulicy Krystora, ona cały czas jest jak ta latarnia na końcu, cały czas jest na końcu tej listy. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że elementy infrastruktury drogowej, także chodniki, które znajdują się wyżej tej listy, wymagają remontu. Ale jeżeli wprowadzamy w myśl, jakby to powiedzieć, strategicznego myślenia, jeżeli wprowadzamy jakiś element do programu, powinniśmy go realizować sukcesywnie. Jeżeli elementy, które są zrealizowane na liście, które znajdują się wyżej, zostają zrealizowane, to automatycznie elementy infrastruktury, które są poniżej, powinny na tej liście przesuwać się do góry.
takiego ruchu tutaj nie ma. Muszę się przyznać, że zresztą pewnie mieszkańcy zechcą zabrać głos w tej sprawie. Myślę, że mieszkańcy stracili zaufanie do Rady jako całości, do instytucji samorządowej, którą wszyscy reprezentujemy. No a myślę, że w naszym także interesie jest dbałość dobre oblicze tej instytucji, co niestety kilkakrotnie wydaje mi się, że jest w tej kadencji poddawane dużej próbie. Panie Przewodniczący, jedno pytanie. Kiedy ulica Prystora ma szansę zostać wyremontowana? I bardzo proszę o jednoznaczną odpowiedź także dla mieszkańców. Dziękuję bardzo. Ja pozwolę sobie ustosunkować do tej wypowiedzi pokrótce. Mianowicie, jak pan sam zauważył, że całe to osiedle było budowane jako inwestycja prywatna. Gmina Kraków dzięki panu Miesiące. Spółdzielnia się rozpadła, czy powiedzmy rozwiązała. I to jest ten, dzięki panu Miesiące, byłemu radnemu, gmina Kraków przejęła w inwentarzu no wszystkie zniszczone ulice, czyli powiedzmy no ulice, które gdzieś tam w tle wiadomo było, że będzie trzeba realizować remonty. No ja nie będę wypowiadał się, czy miasto zrobiło błąd, czy nie. Jest jak jest. Natomiast chcę powiedzieć historycznie, że nawet jak był pan, z całym szacunkiem dla pana Jesionki, przez 3 czy 4 kadencje radnym, ani jedna ulica nie została, znaczy została wyremontowana, czy wyremontowana gdzie? Dopiero w ostatniej kadencji, kiedy ja byłem przewodniczący. To po pierwsze, wtedy wdrożyłem program napraw ulic w kwadracie na osiedlu widok za rzeczę domków jednorodzinnych. To ja wdrożyłem. Mało z tego, to ja dostałem na więcej po głowie, w sumie przez mieszkańców. A powiem teraz dlaczego. Pierwszą ulicę, jaką wskazaliśmy, to była ulica Kowalskiego do remontu. Warunek był tylko jeden, że wszyscy mieszkańcy musieli podpisać oświadczenie, że wjazdy wykonają na własny koszt, bo przy zrobieniu nowej niwelety, czyli wypoziomowania ulicy, już było wiadomo, że niektóre wjazdy będą 30 cm, pół metra powyżej krawężnika wjazdu, a niektóre poniżej. A gmina Kraków może tylko robić inwestycje i remonty na ulicy, czyli po linii własności, czyli po terenie gminnym. Czyli tak jak krawężniki idą. I tych oświadczeń mieszkańcy nie zebrali wszystkich. Było dwóch bodajże mieszkańców, którzy powiedzieli, nie, to jak nam nie zrobią wjazdów, to my nie chcemy. Więc podjąłem decyzję błyskawiczną, przechodzimy na piwnika Ponurego, i zadam pytanie, czy państwo jesteście w stanie podpisać wszyscy oświadczenie, że wjazdy wykonacie na siebie, bo taki warunek stawiał ZIKIT i taki warunek stawiał wykonawca. W ciągu, nie wiem, pół dnia czy jednego dnia wszystkie podpisy zostały oświadczenia zebrane, wszedł sprzęt, wyremontował ulicę piwnika Ponurego. Jaka wtedy zrobiła się awantura i naskakiwanie w sumie na Bogu ducha winnego pana Jesionkę, bo on można powiedzieć nie brał w tym udziału w ogóle, prawda? Że radny sobie wyremontował ulicę. Nie, to była decyzja zarządu, w którym nie zasiada pan Jesionka, podjęta na zasadzie oporu dwóch mieszkańców z ulicy Kowalskiego. Awantura jak nie wiem. Oczywiście zrobiona została ulica, następny rok poddaję propozycję na zarządzie, robimy Kowalskiego, wracamy, bo już mieszkańcy dojrzeli, czy jakby wymusili na dwóch czy jednej osobie, która nie chciała podpisać tego oświadczenia, że już wszystkie oświadczenia są podpisane. Można powiedzieć, że zarząd był przeciwny, część rady była, nawet większa była przeciwna robienia Kowalskiego. Postawiłem cały swój autorytet, żeby zrobić tego Kowalskiego, że nie można karać część ludzi tylko dlatego, że ktoś jeden się spóźnił, czy robił obstrukcję. Zgodzili się, zrobiona została Kowalskiej. I to jest strona, można powiedzieć, zachodnia osiedla domków jednorodzinnych. Ale o tak
i remont zwracali się cały czas mieszkańcy Kwiatkowskie, dobrze? Tak, Kwiatkowskie. I sprawiedliwie. Tu były dwie zrobione, robimy po drugiej stronie Kwiatkowskiego, bo mieszkańcy jakby, no żeby się też nie poczuli, że tylko z jednego końca się robi. Zrobiliśmy, mocno nas to uderzyło, w sensie takim faktycznie też finansowym, prawda, bo to została zabrana nam połowa środków na remonty, prawda, ja nie wiem, część radnych tych już nie ma tutaj, tak, dało mi się głosy, tak, niepotrzebnie i tak dalej, bo to tyle kosztuje, to jest, zapada się i tak dalej. Nieważne, zrobione. Po czym kwestia jest oczywiście skargi na mnie, po wszystkich tych pozostałych guli, czyli Stróżeckiego, Machaja, Oklewskiego, Prystora, skargi, dlaczego nie zrobiona ulica Stróżeckiego? To jest najgorsza ulica na całym osiedlu. Mieszkańcy Machaja skarżyli mnie do prezydenta, do Rady Miasta, dlaczego Machaja nie jest zrobiona, to jest najgorsza ulica. Oklewskiego to samo. Prystora, nie pamiętam, chyba jedyna Prystora zachowała się tam chyba mieszkańcy ok i było w porządku, tak? Ale do czego zmierzam? Nie ma jakiegoś do końca obiektywnego kryterium tak naprawdę, jak rozstrzygnąć, jak takie same podobne uliczki, jedna może o parę metrów większa, druga ten. Nawiasem mówiąc, nawet przy sprawach związanych składania pism, to tak była lista rankingowa ułożona, jak wpływały pisma z poszczególnych ulic. To jest przecież jedna. Wiadomo było, że najbardziej tak. Obciążona ulica jest ta, bo ale zaraz chwileczkę. Ponieważ był konflikt między mieszkańcami, zrobiliśmy wizję lokalną, gdzie wszystkich mieszkańców tych... Nie ma żadnego konfliktu na ulicy Prystora. Ale nie na ulicy, bo to nie chodzi o Prystora, tylko między ulicami. Tak, i teraz tak. Ale nie ma. Ale proszę nie ma żadnych konfliktów. Ale proszę mnie... Po prostu trzeba to realizować. Ale proszę... To jest tylko rozmowy, rozważania i to przechodzi na dzień na brzeg. Ale proszę mi pozwolić dokończyć myśl. No, ja chcę powiedzieć, jak było. Znaczy, były konflikty. Jak było, to już nie ma znaczenia. Ale zrobiłem wizję lokalną, przeszliśmy wszyscy. Tak. I też jak mieszkańcy zaczęli się, popatrzmy, trzeba kłócić. Jak jest beton, obniżenie pół. Ale już nie mówimy o tym. Ja mówię, że wszyscy mieszkańcy, którzy przyszli i wtedy mieli czas i przyszli, obeszliśmy wszystkie ulice i powiedziałem, proszę zadecydować, państwo jako mieszkańcy, ustalić kolejność remontowania. Ale mieszkańcy tego nie ustalą, mi pan. No więc właśnie tak, zaczęli się znowu kłócić i w końcu ktoś powiedział, pozostawiamy to Radzie Dzielnicy. Tak, pozostawiamy Radzie Dzielnicy, w takim razie spotykamy się o tej samej porze tutaj, za dwa tygodnie. Analizy dokona Zarząd Infrastruktury Komunalnej, inspektor, ludzie, którzy się na tym znają. Ja się nie muszę znać jako przewodniczący. No tak, ale ja już w zeszłym roku tutaj byłam i to samo słyszała. No i teraz, ale proszę posłuchać dalej. Byliśmy na wizji, już mam korespondencję ze mną, robione były zdjęcia i co? I dalej mamy tu przychodzić, po co? No nie, ale proszę mi pozwolić dokończyć. I w tym momencie ja osobiście, znaczy po tym przy udziale Zikitu, no ustaliliśmy, że faktycznie Prystora, która jest tam dojazd do sklepów i tak jak państwo podnoszą, no jest bardziej uczęszczana, powinna się znaleźć na pierwszym miejscu. Jest, i tak to na pierwszym miejscu na osiedlu widok za rzeczy, ale proszę wysłuchać, że mamy 111, dokładnie 111 ulic, kilka tysięcy kilometrów, mamy ulice, które są że tak powiem, głównymi ciągami komunikacyjnymi, są w fatalnym stanie. Państwa, ulica jest dojazd jednak do kilkunastu domów i naprawdę, jaki tam jest ruch? Tak, ale my nie zaistnieliśmy dzisiaj pierwszy raz. Wiem, razem spadamy. Ale musicie też państwo wiedzieć, że sumując te wszystkie środki, to jest ogromna kwota na to jedno małe osiedle, a wszystkie inne tereny, inne osiedla przychodzą do Rady Dzielnicy i mówią, robicie tylko osiedle widok za rzeczy. Jeszcze nie skończyłem. I ulica, tak jak mówię, na początku kadencji znalazła się na tej pozycji, na której się znalazła. Nie na pierwszej, prawda? To się zgadza. Ale praktycznie rzecz biorąc, to my ją nie spychamy na dół, znaczy zepnęliśmy faktycznie, bo troszkę, znaczy weszło zadanie remont ulicy Kamernia,
Zresztą okręg pana Łukasza... Dobrze, a ja mam takie pytanie, to w takim razie kiedy to będzie sprawdzone w Zykicie, czy te badania geologiczne faktycznie są konieczne? Kto to ma sprawdzić? Ja to mogę sprawdzić. Może pani, ale dwutorowo możemy. Ja po prostu dzwonię jutro do pani inspektor i powiem do pani pielęgniarki, żeby tą sprawę rozstrzygnęły, jeżeli pani poszukała dokumentów. Bo inaczej bym nie budowała. Proszę państwa, jestem geologiem i nie róbmy takich rzeczy. Są te badania geologiczne. Dlaczego pan takie rzeczy mówi? To są rzeczy niesprawdzone, co pan mówi. Bo te badania są tu wykonane dla tego rejonu. Ja nie jestem ekspertem, ja nie mówię ten, tylko mówię, co mówi Zyki. Ale wie pan, żeby nie mógł być, nie mogło być osiedle budowane w terenie zalewowym, którym oczywiście jest, gdyby nie było badań wykonanych. One są wykonane. Nie chcę się wypowiadać na temat projektów, koncepcji, budowy, pozwoleń na budowę. No, ale dlaczego pan się nie chce wypowiadać? A pan jest przewodniczącym. No, ale co ja mogę opowiadać, co było 30 lat temu? Ja jestem przewodniczącym tu i teraz. Ja nie znam historii państwa osiedla, państwa projektu, pozwoleń na budowę. Sygnały mnie dochodzą, że po zachodniej stronie Wiedeńskiej ulicy są, budynki są wybudowane niezgodnie z prawem, czy bez pozwolenia na budowę. Bo tutaj nie ma w tym terenie planu, prawda? Będąc przewodniczącym, pan powinien temat znać. Ja się koncentruję na tym, co jest dzisiaj. Jeśli... Ale to właśnie dzisiaj poruszamy ten temat. Tak, dlatego poruszamy temat. No więc jeżeli pan porusza temat przykładowo mojej ulicy, gdzie nie ma badań, a badania są, to na o czym rozmawiamy? No to jeżeli są badania, to poproszę, ale je odszukamy. Ale pan powinien mieć sprawdzone ten temat. Pan nie ma żartu. Gdzie stać ludziom, którzy nie wiedzą, a ja akurat wiem, że badania są. Dobrze. Można prosić o głos, bo proszę rzucić. Na temat badań myślę, że zakończymy dyskusję. Ale jeszcze ten nie skończy. I teraz jest kwestia tego typu, że realizujemy listę przyjętą na początku kadencji z jednym wyjątkiem, tak na dobrą sprawę, czyli wprowadzenie ulicy Hamernia. Tak? Hamernia i ja jednoosobowo nie decyduję. Decyduje rada składająca się z 21 radnych i to oni decydują w głosowaniu. Przedstawiają pomysły, każdy ma na swoim okręgu po kilka czy kilkanaście ulic, które wymagają remontu. Jest ulica Księdza Tuszkowskiego, gdzie mieszkańcy przychodzą i w ogóle nie ma asfaltu, nie ma chodników, nie ma nic. Tak? Jest ulica Wierzyńskiego, gdzie przychodzą, nie ma chodnika, nie ma miejsc parkingowych, od lat by trzeba go zrobić. Jest takich w ogóle ulic, które trzeba przebudować, które trzeba zrobić u pana Sulińskiego, tak? No przecież cały czas... Na terenie moim okręgu. No, także tak jak mówię, każdy z radnych ma temat zrobienia i teraz jak pogodzić 21 radnych kwotą 30 tysięcy, proszę mi powiedzieć, jak pani znajdzie taką odpowiedź, to ja ją wdrożę. Nie radny, tylko ja bym się tym zajęła, może bym to znalazła rozwiązanie. O właśnie. Po prostu, wie pan co, są kwestie, panie przewodniczący, rzeczywiście, chodźcie na te wizje lokalne, jakieś priorytety są. No ja nie chodzę, nie sprawdzam całego okręgu. Ale chcę pani jeszcze teraz powiedzieć tak już też na spokojnie, bez emocji. Przecież nikt nie był w stanie przewidzieć, że przyjdzie kryzys w 2011 i 2012 i tak jak myśmy mieli na przykład jako Rada Dzielnicy 1 400 000 na remonty dróg, chodników, oświetlenia i przebudowy ulic, mogliśmy to sobie spokojnie łączyć, prawda? To już jakaś kwota była. Niestety, no teraz na ten rok mamy 888, w tym 520 000 zblokowane na inwestycje. Koniec, kropka. No. 330. Ja już nie powiem, ile się udało zrobić, bo nie chcę poszerzać tą dyskusję, bo to jest temat na odrębne ewentualnie spotkanie. Dzięki moim osobistym zabiegom, gdzie uratowałem kilka inwestycji drogowych, na których były dokumentacje, niektóre się kończyły, nie zmarnowały się i za co jeszcze po głowie dostałem, tak? Że jeszcze grupa rady nie opisywała w gazetach, jak i to przewodniczący zły, że remontuje ulicę, remontuje ulicę, prawda, i tak dalej. No, dla mnie to jest zjawisko niespotykane. Ale ja się tym nie przejmuję, bo tak jak mówię, zostałem wybrany przez mieszkańców, przez radę i uważam, działam sprawiedliwie, słusznie i tak nie staram się pogodzić interes w miarę wszystkich radnych. I pan nie może też narzekać,
zrobiona, został chodnik z parkingami przy ulicy Wiedeńskiej w pierwszym roku. Kamernia została zrobiona. Można powiedzieć, że została bardzo dużo zrobione. Także wiecie Państwo, no, trzeba zważyć interesy też 21 radnych, którzy no, przez 4 lata też by się chcieli wykazać jakąś tam aktywnością. Tak? A przy takich małych pieniądzach to jest problem i musimy naprawdę aspiracje czy ten jakby zweryfikować. No i tylko tyle mogę powiedzieć w tym temacie. Dziękuję. Kto chciałby zabrać jeszcze głos? Pan Łukasz Kirin. Proszę Pana, więc Pan tak sprytnie zawsze operuje nazwiskami, a nie tematyką, którą poruszamy. A moim zdaniem skromnym o kolejności remontu ulic w dzielnicy nie powinien decydować chęć zaspokojenia aspiracji radnego, radnych, pani radnych, ani nie kierunki świata, tylko stan ulicy. Pan tak mówi, że zostały wyremontowane na ulicy, na osiedlu Widowieczu, ulicy po wschodniej stronie, zachodniej to powinna być środkowa. Moim zdaniem to nie jest dobry kierunek. Powinien być tutaj jasny plan. Ja ponawiam pytanie. No, wydaje mi się, że pytanie, którym zakończyłem moją poprzednią wypowiedź, było dość jasno sprecyzowane i bardzo prosiłbym Pana Przewodniczącego o jasną deklarację. Tak jak mówię, z mieszkańcami trzeba rozmawiać w sposób zero-jedynkowy, czarno-biały, grać fair. Nie można czegoś obiecywać w rankingu, bo oczywiście pieniędzy, rozmowa, że są inne ulice do remontu, że pieniędzy jest mało, to dotyczy każdej sfery naszego życia. Proszę także pamiętać, że z uwagi na rzeczywiście potrzebne badania, dokumentację projektową, ta ulica, jeżeli by była wola, bo myślę, że to o to chodzi, gdyby była wola wyremontowania jej, oczywiście byłaby rozbita na 2 lata, ponieważ w pierwszym roku zapewne niemałym kosztem byłaby musiała być przeprowadzona dokumentacja, badania, być może nie w takim dużym zakresie, jak Pan Przewodniczący mówił, ponieważ warto podkreślić, iż mieszkańcami tego osiedla są w większości autorzy koncepcji technicznej, urbanistycznej, architektonicznej, jak również infrastrukturalnej tego osiedla, więc prawdopodobnie, czy może z dużą dozą prawdopodobieństwa należy przypuszczać, że ta dokumentacja jest zrobiona. Kończę moją wypowiedź, po raz kolejny zadając pytanie, kiedy mieszkańcy ulicy Pystora mogą się doczekać remontu? Dziękuję. Proszę Państwa, to nazwę to jednoznacznie. To bycie piany na temat inwestycji nie tylko drogi w dzielnicy trwa już co najmniej od początku kadencji. Mówię o tym, co w tej chwili przedstawił Pan Przewodniczący. A żeby Państwo, żeby nie mieć głosu, wejdźcie Państwo na stronę internetową. Tam są wszystkie listy rankingowe zadań powierzonych od początku kadencji. Zobaczcie Państwo, jak tam wygląda sytuacja ulicy Kwestora. Albo pewnie już Państwo znacie. To jest tak, wrzucimy tę ulicę po prostu, żeby one się odczepili, dali nam święty spokój, żeby sobie po prostu było na wierzchu. Ale mam prawo do interpretacji, proszę mi nie przerywać. To proszę powiedzieć, to jest Pana interpretacja. Wszyscy wiemy, proszę mi nie przerywać. Ale to wszystko. Jeszcze teraz kwestia jest taka. Ja nie wiem. I teraz jest kwestia taka. Ja osobiście proponuję, żeby tego bicie, to bicie piany wreszcie skończyło, że Państwo zażądali od Pana Przewodniczącego na piśmie odpowiedzi, względnie o potrzebne informacje na piśmie również, a możemy w tym pomóc, że jako radni zwrócili się do ekipy. Po prostu w trybie dostępu do informacji publicznej mają obowiązek się 30 dni Państwo odpowiedzieć na wszystkie intrygujące Państwa pytania. Wszystkie mają Państwo obowiązek również udostępnić wszystkie inwestycje, opis wszystkich inwestycji w szczegółowym zakresie, jaki się odbył za kadencji, za przewodniczenia radą pana Słowa. I wtedy Państwo będą mieli jasność, jak to po prostu wszystko wygląda, jaki to jest totalny bajzel. To nie jest tylko kwestia ulicy Stora czy Machaja, to jest jeszcze cały szereg różnych innych ulic, obietnic składanych, nawet jeszcze w niektórych okręgach dłużej Pan Przewodniczący odniesie do ulicy Rydla. Tylko, że tam akurat chodzi o inwestycje, a nie o remonty. Tak samo kwestie geologiczne. Oczywiście kwestie geologiczne można zapytać w Zikicie. Ja nie rozumiem, o co chodzi z kwestią geologiczną. Tym bardziej, że wszyscy wiemy po ostatnich powodziach, że mapy geologiczne, czy powiedzmy badania geologiczne sporządzone w latach 70. wcześniej są dużo lepsze niż te obecne. Prawda? Więc i są znakomite po prostu. I w tym momencie ja nie wiem, o co tutaj chodzi z tym badaniem. Być może rzeczywiście ktoś musi zarobić na to. No czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? A ty, możemy zabrać, tak? Bardzo proszę pan. Szanowni Państwo, w związku z tym, że ostatnio spotkałem się z mieszkańcami, również dostałem mnóstwo maili z
prośbą, żeby na liście rankingowej pojawiło się kilka pozycji. Złożyłem na ręce pana przewodniczącego wniosek o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały o umieszczeniu pięciu pozycji na tej liście rankingowej. Tak, dziękuję, ale to będziemy, jak przyjdzie ten, to będziemy procedować. Natomiast no chcę powiedzieć tak, że no nie uzyska pan ode mnie odpowiedzi. Aha, przepraszam, raduj jeszcze. Ja blokiem odpowiem. Proszę państwa, no więc mnie się wydaje, że porównanie dwóch wypowiedzi, a może trzech, to znaczy pana przewodniczącego, który scharakteryzował całe zagadnienia w sposób bardzo wyczerpujący, z ogólnymi sformułowaniami na przykład pana Czunieckiego, przepraszam, ale tak to odbieram, bo to są ogólne, stwierdzam, że jeżeli teren, na którym państwo macie swoje osiedle, jest terenem torfowym, to nie jest sprawą bagatelną właśnie ustalenie odpowiedzialny sposób kosztów remontu danej ulicy. O Jezu, proszę pana, my mamy wszyscy wody w piwnicy. Ale ja pani nie przerywałem. Proszę nie przerywać. Proszę nie przerywać. Każdy ma prawo wypowiedzieć się. Proszę, staram się też pani nie przerywać. Proszę nie przerywać. Proszę nie przerywać. Proszę nie przerywać. Nigdy tam nie byli. Proszę nie przerywać, bo tak jak mówię, no. Bardzo państwa proszę, każdy ma prawo wypowiedzieć się i zaproszeni goście i mieszkańcy i radni. I bardzo proszę, nie przeszkadzajmy sobie wypowiedziach. Dlatego uważam, że każda inwestycja oczywiście wymaga oszacowania w sposób odpowiedzialny kosztów. I od tych spraw jest właśnie Zakład Inwestycji Komunalnych i Transportu. I to, co pani twierdziła, że jeżeli jest dokumentacja, to oczywiście powinno to być sprawdzone i będzie sprawdzone. I na podstawie tego, czy będą konieczne badania geologiczne, czy nie, będą ustalone w sposób w miarę odpowiedzialny, bo to nie jest tak, że na przykład wydaje się, że trzeba wymienić gruntu 40 czy 50 cm, a po badaniach czy jakiejś analizie dokumentacji geologicznej, o której pani mówi, może się okazać, że to będzie nawet i metr. I w związku z tym nie można odpowiedzieć dzisiaj w sposób jednoznaczny państwu, kiedy ewentualnie ta realizacja będzie możliwa, bo trzeba przede wszystkim oszacować w sposób odpowiedzialny koszty na bazie konkretnych warunków technicznych. I tyle, dziękuję bardzo. No i proszę pana, w związku z tym ustala się termin rozmowy w Zykicie i tak nadaje się sprawie to. I to wszystko do załatwienia. Tak jak mówię, badania są wykonane, inaczej by w ogóle nie powstało... Ale ja powiedziałem, no oficjalnie, że nie było, bo część radnych chce mieć notatki. Jeszcze jedną rzecz, obojętne ile tam wsadzimy tego podkładu, nie ma to znaczenia. My jesteśmy poniżej, wszystkie nasze domy i wszyscy wodę mamy, co więcej mieć będziemy. Bo jesteśmy tak w stosunku do zwierciadła wody, że niestety w tym terenie należało swego czasu wybudować domy o metr wyżej. Tego problemu się nie pozbędziemy i nie ma to nic wspólnego z nawierzchnią naszej ulicy. Nic, tak, ale to są środki finansowe, o których decyduje radni dzielnicy i planują. I to nie jest nie bez znaczenia. Ale też możemy ustalić termin, bo badania są, można tylko sprawdzić, że one są i do wglądu państwo ja będziecie mieli. W poniedziałek wysyłam oficjalne pismo, już nawet nie na telefon, bo jak na telefon to będą potrzebne notatki z telefonu, jak to niektórzy radni chcą. Wysyłam oficjalne pismo do Zykitu z prośbą o odszukanie dokumentacji badań geologicznych i ten. Niezależnie od tego będzie jeszcze robione badanie i to już musi być robione, bo chyba nie było takich badań robionych 20 lat dotyczące kanalizacji, bo to jest standard. I jeszcze będą zapytania inne, znaczy innych mediów, które są doprowadzane, w jaki sposób... Kwestia kanalizacji jest zaważna w operacji wodno-prawnej, tak. Który rozumie, że jest oczywiście jeszcze aktualny. Natomiast chcę powiedzieć tak, no, pan radny mnie pyta... Aha, jeszcze pan chciał coś zadać pytanie, tak? Tak, oczywiście. Panie przewodniczący, mówił pan o rzeczach, które po prostu pan przygotowując tą listę archiwową, powinien pan dowiedzieć się wcześniej. Teraz po prostu to ja nie wiem, to jest w ogóle jakieś postawienie sprawy na głowie. Wszystko to, co o czym pan mówi, powinno zrobić wcześniej. A poza tym całe szczęście i wszystko wreszcie będzie na piśmie, żeby pan przewodniczący wreszcie przestał się czegokolwiek wybierać z tego, co pan mówi. Ale nie będzie wszystko na piśmie, bo pan nie rozumie zasad
działania Rady, statutu, zadań. Może szkolenie przeprowadzimy. Chyba szkolenie muszę panu przeprowadzić, zorganizować na grupę rady, bo nie rozumiecie sensu idei, sensu działania rady, pracy rady i rady. Państwo nie rozumiecie tego, tak? Jeśli chodzi o to, czy dam gwarancję. No nie dam gwarancję, bo nie mogę dać gwarancji z uwagi na to, że ja nie wiem, czy będzie w ogóle jakakolwiek złotówka w przyszłym roku na bieżące remonty dróg, chodników i oświetlenia na dzień dzisiejszy. Jak otrzymamy taką informację od prezydenta miasta Krakowa, jaką kwotą będziemy w przyszłym roku dysponować, będziemy się zastanawiać jako zarząd pracujący w składzie 5-osobowym, później będziemy się zastanawiać, jak zarząd zaproponuje, powiedzmy, zmianę listy rankingowej, czy przedstawi inne propozycje, jak zawsze to jest na Komisji Gospodarki Komunalnej, a później będziemy dyskutować jako radni, tak jak dzisiaj na posiedzeniu na sesji. I cała filozofia też polega na tym, żeby mieć tą umiejętność przekonania do swoich racji i do programu zwykłą większość rady, czyli 11 osób, tak? A nawet powiedziałbym mniej, jeśli się inni wstrzymają od głosu lub powiedzmy nie zagłosują. I tyle w tym temacie. I znacie panowie zasady, na jakie funkcjonuje rada, jakie ma uprawnienia i kompetencje. I mówicie rzeczy dla mieszkańców no, niezrozumiałe w tym momencie. Ja panu odpowiedziałem na pytanie. Nie jestem panu dzisiaj odpowiedzieć, czy zrobimy chociaż jedną pozycję w przyszłym roku z tej listy, dlatego, bo jak będzie zero środków na bieżące remonty drugich chodników, to z czego pan zrobi? Ja mam teraz powiedzieć, tak, zrobię za 1 000 000 złotych inwestycji. Mogę powiedzieć. Nie znamy środków finansowych na przyszły rok. To jest lista wstępna, rankingowa. I realizuje się ją na podstawie wpływających środków do Rady Dzielnicy. To, że jest 330 tysięcy jeszcze dzisiaj, to jutro się może okazać, tak jak się każdego roku, poprzednim rok wcześniej było, że 12 września prezydent wydawał zarządzenia, wstrzymuje wszystkie wydatki. I może być to w tym roku wcześniej, nawet w lipcu, i nawet nie zrobimy remontu chodnika na ulicy Cichej, czy nawet remontu chodnika w obrębie pętli tramwajowej. Bo na każde zadanie, nawet postawienie ławki, jest zgoda prezydenta i skarbnika. I jak państwo nie chcecie sobie tego uświadomić, no to rozmawiacie z mieszkańcami, wprowadzając ich w błąd. Nie, my wszyscy wiemy o tym. No to, ale radni żądają, proszę pani ode mnie, żebym sobie albo rękę dał uciąć, że coś będzie zrobione, albo żeby... Tak. To jest zupełnie nie na temat. No nie dał sobie ręki uciąć, nie. Natomiast tak, czy jeszcze ktoś chciałby zabrać go z dyskusji? Tak, jeszcze ja chciałam. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, mówimy w tej chwili o remoncie ulicy Prystola. Ta ulica pojawia się już któryś raz od 3 lat na tej liście rankingowej. Ona się nie pojawia, ona jest. No to jest. Jest, cały czas. Ona w różnych pozycjach. A ja mam pytanie w tej chwili takie. Czy jest ogólny szacunek, ile mniej więcej kosztowałby remont tej ulicy? No i właśnie. W ogóle, jaki po prostu, czy jest ogólny szacunek, bo tutaj te pierwsze badania podane są, ale ile będzie kosztowała ogólnie Prystolnie? Jaki rząd wielkości tutaj? Osoby pracujące w ZIKIT-cie, które są odpowiedzialne za szacowanie kosztów, nawet jako szacunek, mówią w sposób odpowiedzialny. Potrzebujemy przeprowadzić po pierwsze badania geologiczne, a po drugie badania instalacji, znaczy kanalizacji. I to są dwa elementy, które trzeba przeprowadzić. Mamy dzisiaj informację, jesteśmy bogatsi o to, że takie badania geologiczne są i są przekazane z całym protokołem, z wszystkimi dokumentami dotyczącymi budowy wszystkich ulic, sieci dróg w obrębie osiedla Widok za rzeczy domków jednorodzinnych. Poniedziałek wystosowuje pismo z prośbą o odszukanie tych dokumentów, żeby nie robić badań geologicznych i myślę, że to już przyspieszy oszacowanie kosztów. Ja dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć, tak jak mówi pan Andrzej Kędziora, czy to będzie 0,5 metra, czy to będzie 2 metry, trzeba wybrać ziemię i uzupełnić ją innym podkładem. Ja nie jestem drogowcem. Pozostawmy to drogowcom. Nie mamy
roku. Czy ulica Pustora to jest 200? Nie jestem w stanie pani powiedzieć. Ani żaden inspektor pani na dzień dzisiejszy nie powie. Ja to chciałem wymusić. Nie powiedzą bez badań. No to oczywiście, po co robimy ten ranking? Powiedzą, oczywiście. Nie, po to ranking robimy, żeby realizować zadania. Teraz. Jeszcze raz, panie przewodniczący, ostatni raz. Proszę. Bardzo proszę. Ostatni raz. Jeszcze raz powiem to, co powiedziałem na komisji ostatnio. Jak się robiło, taki przykład, jak się robiło dzielnicę pierwszej, ulicy Zadykowej, konserwatora Zadykowej. Ale my nie jesteśmy dzielnicą pierwszą. Nie, panie przewodniczący. Nie, nie, chciałem... nie, jestem, nie, proszę w temacie dzielnicy szóstej. W temacie chcę dać przykład, jak postępuje. Nie macie. Proszę w temacie dzielnicy szóstej, bo ja panu postawię 10 czy 17, 17 różnych koncepcji, jak pracują w innych dzielnicach. Nie, tak w tej sprawie panu dziękuję, to wszystko. Bo to nie jest temat tych obrad. Zrobimy specjalne zebranie na temat, jak w innych dzielnicach. Panie przewodniczący chce się dowiedzieć, na jakiej podstawie odebrał pan głos. Nie dotyczy to tematu. Jeszcze raz, teraz mi czy to dotyczy dzielnicy szóstej? Czy to dotyczy dzielnicy szóstej? Będzie pan mówił o dzielnicy szóstej? Proszę bardzo, mówić o ulicy Chrystora. Mówię o dzielnicy szóstej, o sposobach przygotowania zadań powierzonych, rankingu zadań powierzonych w dzielnicy szóstej. Chcę dać przykład z tamtej dzielnicy, dlatego nie, że pan, nie interesuje nas przykład innych dzielnic i innych miast. To dobrze, prosta sprawa. Trzeba było na początku tej kadencji mieć jakieś ustalenie, jakie ulice mają iść konkretnie do remontu. To ustalenie na początku było. I teraz jakiś harmonogram, dokładnie. I teraz, w momencie, kiedy jedne ulice realizujemy, w następnym roku wchodzą kolejne. A u nas się odbywa to tak. Właśnie tego spokoju wrzucamy do taką ulicę, żeby zamknąć ludzi w buzie, żeby się nie odzywali, żeby po prostu było, można wrzucać ten kit, mucić słomę bez przerwy, co pan przewodniczący od dawna już robi. Panie przewodniczący, dosyć. Tak, po prostu. Może być powtarzalność z roku na rok. Trzeba szanować ludzi. Trzeba zamknąć te same plusy i dopiero kolejne wrzucać. A nie może być bez przerwy te same punkty. Proszę bardzo, protestuję w sposób zdecydowany wobec takiej wypowiedzi, jak przed chwilą słyszeliśmy, bo to jest robienie zamętu w głowie właśnie państwu i innym ludziom, którzy... Nie, proszę pana. Tak, proszę panią. Tak, proszę panią. Dlaczego? Dlatego, że po prostu nie mówi się o konkretach, tylko mówi ale się na to są właśnie, to żadne konkrety. Proszę pana, nie pan się zastanowi. To są właśnie konkretnie, pan się wsłucha. Mam nadzieję, to że pani jest technikiem. Jestem inżynier. I tak. Przez 15 lat pracowałem w spółdzielni mieszkaniowej i nie jedną budowę, żeby wykonać. No i pan, ja też jestem przebudować. Dlatego jak słucham, to już aż słabo. W związku z tym mówmy o sprawach istotnych, a nie mówmy o sprawach po prostu takich, które zaczynają. Wypowiedz tutaj pani przed chwilą, że nie wiadomo jaki jest koszt inwestycji. Oczywiście, że nie wiadomo. Bo koszt inwestycji dopiero może być ustalony. Ale to nie ja, proszę pana, zrobił ktoś inny. Bo jaki jest koszt, to ich akurat wie. To nie były moje. A to, że ulica Prystora jest od początku w liście rankingowej, świadczy, że Rada uznała, że należy bezwzględnie ją realizować w innych planie. Proszę pana, w planie ona od paru lat już jest. To już wiem, powtarza się pan. To już nie ma sensu. Ulice były w planie po kilkanaście lat. Jak nie, ale to było za dawnych czasów. No dobrze, ale teraz zmieniamy troszkę. Zakończmy ten temat, bo to nie ma sensu. Na okrągło dwóch pani też zaczyna dyskutować. Kto oglądał ulicę Prystora, spacerkiem niedaleko, zobaczyć jak to wygląda. Na Prystora co najmniej jestem dwa razy w miesiącu, no więc tam. Na wszystkich tych ulicach naprawdę objeżdżamy. Widzi pan przewodniczący, że tam są miesiąc. Asfaltowe łaty zrobione za nasze pieniądze przed wieloma laty. Myśmy się skrzyknęli, zapłacili i my sobie zrobili porządek, bo było koszmarnie. W tamtym roku przyjechał ktoś na zlecenie pana przewodniczącego, zrobił kilka małych wylewek, chyba 3 albo 4. W tym roku to wszystko jest popękane po jednym roku. Do wyrzucenia. Bo grunt jest niestabilny, proszę panią, wściekła woda i dlatego to nie, proszę pana, bo to jest w słuchutkim, wysokim miejscu robione. Już jest potrzebne. Ja myślę, że wyczerpaliśmy ten punkt porządku obrad, jeśli chodzi o dyskusję, przedstawiając różne argumenty, bardzo często odmienne. Natomiast chcę jeszcze raz podkreślić, że zarząd, proponując tą listę, to ona nie jest z powietrza.
to jest przynajmniej raz, dwa razy w tygodniu odbywa się zarządy. Dyskutujemy wielokrotnie, tak? Wsłuchujemy się w prośby mieszkańców, wnioski mieszkańców. Wsłuchujemy się w prośby, wnioski 21 radnych, tak? Staramy się pogodzić wodę i ogień. Słuchamy pracowników zarządu infrastruktury komunalnej, tak? Uczestniczymy w objazdach. Dzisiaj też objechaliśmy wszystkie ulice, łącznie z tymi, które będziemy programować do wieloletniego planu inwestycyjnego. I to nie jest tak, że zarząd, nie wiem, wziął sobie tam coś zakreślił. Każda jest ulica przedyskutowana. To, że prowadzimy Hammer, ja właśnie powiedzmy, no tak się składa, bo nie będę znowu mówił, w okręgu pana Quiriniego, no to przecież no to polegało to na tym, że mieszkańcy się zwracali, przychodzili, wielokrotnie też, tak? Już nie dało się tam przejechać, tam się w ogóle nie dało przejechać, ulica przelotowa. Był taki moment, że już nie dało się przejechać, dziury na głębokość pół metra w taki sposób, że nawet teranowym się już nie dało przejechać, tak? Wprowadziliśmy, zrobiliśmy, ludzie są zadowoleni, ale też naprawdę proszę wierzyć, nie ma złej woli, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie ma złej woli, bo po pierwsze ta ulica jest, cały czas ona jest pokazywana. To, że kryzys przyszedł i malutkie środki mamy, to robimy, jak mówię, no, można powiedzieć skromne rzeczy, tak? Po kawałku chodników i tak dalej. No, proszę to zrozumieć. Poza tym, tak jak mówię, no, każdy radny ma możliwość wykazania się pracą, chociażby przygotować projekt uchwały, podpisać odpowiednią liczbę podpisów, wrzucić to na ten, no, do porządku obrad, zgłosić poprawki. Ja nie doczekałem się od radnych ani jednej propozycji uchwały o remoncie, żeby na pierwszym miejscu się znalazła ulica Prystora, czy tam powiedzmy Rydla, tak? Nie, jakąś poprawy nie widzę. Ja tu mam przed sobą poprawkę, którą teraz za chwilę państwu odczytam. Czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos? Bardzo proszę. Panie przewodniczący, no nie bardzo żebym się mogła odnaleźć w tej dyskusji. Mam sytuację taką. Pan mówi o tym, że każdy ma szansę. A czy pan jako przewodniczący zarządu przegrał jakiekolwiek głosowanie w tym radzie? Oczywiście ładna gadka, 21 radnych głosuje, wszystko, prawda, tak, ale każdy projekt proponowany przez zarząd uzyskuje akceptację rady, więc każda pana propozycja zostaje przegłosowana. To jest pierwsza rzecz, a już na koniec wracając do tematu festiwalu. Proszę państwa, bo myślę, że mieszkańcom należą się konkretnie. Powinniśmy, mówię my jako Rada Dzielnicy, powinniśmy mieszkańcom dać jasną odpowiedź o kosztach, o harmonogramie, o perspektywie, o zakresie wykonanych, o zakresie potrzebnych wykonanych prac. Więc przejdźmy od słów do czynów, bo to, że ulica Prystora znajduje się na liście rankingowej, ja w pełni popieram poprzedni głos pana radnego Kędziora. Spróbujmy nawiązać współpracę z IKT-em w tym konkretnym zakresie, żebyśmy byli bogatsi za rok o jakąś wiedzę. Bo mieszkańcy słyszą tą samą rozmowę kolejny raz. No ale pytam się, co pan zrobi przez 3 lata, że pan nie napisał do ZIKIT-u, jaki jest koszt ulicy Prystora, będzie szacunkowy? Co pan zrobi? Ale piszecie państwo pisma, tylko w jakichś różnych dziwnych rzeczach, prawda? No, ale nie koncentrujecie się na tym, co jest potrzebne, istotne dla mieszkańców. Miał pan 3 lata czasu na napisanie pisma, żeby przygotował ZIKI. Pisze pan o znaki, pisze pan o inne rzeczy, o wycięcie drzewa, natomiast nie pisze pan o sprawę istotną. Ale ja nie oceniam. No wie pan co, no przykro mi bardzo. Panie przewodniczący, proszę nam nie ubliżać tutaj. Ja nie ubliżam, ale to mówię. Na przykład taki apartament socjalny, zmarnowany 120 tysięcy złotych. Niezgodne z prawem budowlanym. To pan to mówi. Na przykład ja to mówię i mam na to dokumenty. To pan to mówi. W postaci dokumentów z miasta. W postaci dokumentów z miasta. Ja mówię o dokumentach po prostu służbowych, urzędu miasta. Koniec krótko. Ale to są przykłady, bo pan nam zarzuca, że po prostu piszemy jakieś durne sprawy. Zamiast się koncentrować na tym, pawilon został wybudowany na cele społeczne dla seniorów,
niestety. Którzy są przeszczęśliwi. Ile seniorów go wykorzystało? Koniec końców, to nie jest temat. Bardzo proszę, zgłaszam formalny wniosek o zakończenie dyskusji. Ponieważ pan formalny wniosek o zakończenie dyskusji, podaję go pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego wniosku formalnego, podniesienie ręki do góry, a pana Artura przeliczenie głosu. 10 osób. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 6 osób. Na podstawie wyniku głosowania stwierdzam, że podjęliśmy decyzję o zakończeniu dyskusji w tym punkcie porządku obrad. Ponieważ wpłynął do mnie wniosek o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały druk nr 257 w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia. Porządku obrad 29 sesji Rady Dzielnicy 6 w dniu 13 czerwca 2013 roku określi, wprowadza się niżej wymienione zadania od pozycji 8 do 12. 12. Pozycja 8. Remont chodnika na ulicy Wościańskiej. Punkt 9. Remont chodnika na ulicy Lea od Lukani do ulicy Młodej Polski. Punkt 10. Dokończenie remontu ulicy Szlachtowskiego. Punkt 11. Remont chodnika na ulicy Zażycia od ulicy Kunickiego do ulicy Lea. Punkt 11. Remont ulicy Niedziałkowskiego. Pozostałe zadania przyjmują kolejną numerację 13 i 14. Wnioskodawca Wojciech Borkowski, podpis data. Panie Wojtku, bardzo proszę o przybliżenie ewentualnie tego, jeśli pan chce tej swojej propozycji. Więc tak, ulica Włościańska, z prośbą zwrócili się mieszkańcy oraz z informacji, które uzyskałem, powiatowy zarząd dróg kilka razy prosił o to. Remont ulicy chodnika na Lea od Lukarni z Młodej Polski, to jest kontynuacja remontu. Jest to miejsce szczególnie uczęszczane przez dzieci przemieszczające się do szkoły 93 oraz ludzi pracujących w biurowcach Galileo i tym podobne. Później remont ulicy Szlachtowskiego, to jest kontynuacja. I ulica Niedziałkowskiego, to jest jakby zamknięcie pewnego tematu. I piąty punkt, to jest chodnik na ulicy Zarzecze od Kunickiego do Lea. Ostatnimi czasy bardzo obszernie media pisały o tym, o ulicy Zarzecze i inwestycjach, jakie się tam dokonały, w związku z tym może zadośćuczynienie temu, co tam jest, co tam zostało napisane. No i w związku z tym ulica Prestora w związku z wysokimi kosztami przesuwa się na pozycję niżej i ulica Machaja również spada na 13 i 14, tak? Moja propozycja dotyczy miejsc ruchliwych, z których korzysta wielu pieszych i samochodów. Natomiast to są ulice położone w spokojnym miejscu, stanowiące dojazd do kilku posesji. Tylko nie ulica. Dziękuję. Prystora. Proszę to nie włączać. To jest ulica, którą jeżdżą wozy z piwem, a z Coca-Cola. Nie zna pan, prawda, tak dalej. Pan twierdzi, że w związku. Ale my teraz będziemy wysokie. Ale proszę nie robić poprawki. Proszę pan nie łączyć, że to jest ulica spokojna. Ale przepraszam najmocniej, przepraszam najmocniej. Za chwilę państwo i tam nie udzielę głosu. To jest poprawka, która wprowadza dodatkowe zadania, natomiast to nie jest poprawka, która wykreśla ulicę Prystora. To nie o to chodzi, to jest błąd. To nie jest to ulica cicha i spokojna dla kilku domów. To jest ulica. Ale to jest tylko uzasadnienie słowne, radnym wypowiada swoje zdanie. Rada może przyjąć, czy nie. To jest tylko moja propozycja. Tak. A o tym to zadecyduje zarząd. Otwieram dyskusję w sprawie tej poprawki do projektu uchwały. Bardzo proszę, czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Nie negując absolutnie potrzeby remontu wyżej wspomnianych elementów infrastruktury drogowej i pieszej, to muszę się przyznać, że argument, który podniósł pan radny, że w związku z tym, że ulica Prystora ma spodziewane, zgodnie z prawdą, spodziewane wysokie koszty, no to należy ją odłożyć na później. W mojej opinii powinniśmy właśnie forsować ulicę Prystora, ponieważ ona nie zostanie zrealizowana w jeden rok, tylko co najmniej w dwa. I w pierwszym roku realizacji koszty będą stosunkowo niewielkie, ponieważ potrzebujemy pieniędzy na dokumentację, więc
jak rozumiem, zgodnie z duchem pana poprawki, ulica Pestora spadnie na liście na pozycję 13. Przypominam, że w tym roku zrealizujemy na kilka pierwszych pozycji, więc ta perspektywa jest znowu coraz bardziej odległa. Więc, tak jak mówię, nie negując potrzeby remontu tych ulic, ja doskonale je znam i jak najbardziej chętnie zagłosuję za. Natomiast no, wydaje mi się, że przesuwanie tych ulic Pestora i Machaja, które jednak były już rzeczywiście od kilku lat na tej liście, no wydaje mi się to nieuzasadnione. Dziękuję. Bardzo proszę, ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeszcze raz tu prześledzę. Ja się chciałam tylko zapytać, czy uliczki Piwnika, Kowalskiego, Kwiatkowskiego wymagały badań geologicznych przed remontem? Nie miały. Nie podnoszono takich... To dlaczego nagle Pestora jest, musi mieć geologię i będzie kosztować ciężkie miliony? A tamte uliczki można było zrobić spokojnie. Odpowiem pani na to pytanie tak? W ten sposób. Nastąpiły zmiany. Jeśli chodzi o pracowników w Zykicie, reorganizacja, naszą dzielnicę objął w opiekę nowy inspektor nadzoru, który jest bardzo drobiazgowy, bardzo, że tak powiem, trzyma się litery prawa. No zmienili się ludzie, ale też z drugiej strony, jeżeli nawet gdzieś kiedyś popełniono błędy, to nie znaczy, że mamy te błędy powielać. No, tak to mogę po prostu odpowiedzieć. Ale oni są zadowoleni z tych uliczek, tamci mieszkańcy. Nie widzą, że sobie są jakieś błędy. Chwalą sobie, jest czysto, spokojnie. To są ciche uliczki, jest sucho. Nieprzejezdne. U nas jest ruch, dziury, bałagan, samochody jeżdżą w jedną i w drugą stronę, bo to jest duży sklep, mobilna, ale nie boję się. To jest duża różnica na pewno, bo teraz tutaj mamy, nawet do tego mamy wtedy przyjść. Tak, i to nikogo nie interesuje. Każdemu się wydaje, że to jest cicha, spokojna uliczka dla kilku domów, nie będzie się robić ulicy. I tutaj, ale to jest jakby błąd techniczny, przed poddaniem pod głosowanie pan Wojtek Borkowski poprawił ten wniosek i podpisał parawką, mianowicie pozostałe zadania przyjmują kolejne numery 13, 14 i 15, bo na pozycji 13 jest ulica jeszcze Kurozemskich Boboczna, wykonanie tej nakładki asfaltowej, która prawdopodobnie pójdzie, tak jak mówię, w cyklu dwuletni, bo będzie trzeba tam prawdopodobnie odwodnienie zrobić. To jest ten mały fragment uliczki, takie można powiedzieć wewnętrzne. Czytam w takim razie projekt poprawki do projektu uchwały nr 257 w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie prac remontowych dwóch chodników i oświetlenia. O treści wprowadza się niżej wymienione zadania od pozycji 8 do 12. Na pozycji 8 remont chodnika na ulicy Wośniańskiej. Punkt 9 remont chodnika na ulicy Lea od drukarni do ulicy Młodej Polski. Punkt 10 dokończenie remontu ulicy Szlachtowskiego. Punkt, tu rozumiem, że to jest 11 to, a to jest tak. 11 remont ulicy Niedziałkowskiego. Punkt 12 remont chodnika na ulicy Zarzecze od ulicy Kunickiego do ulicy Lea. Natomiast pozostałe zadania przyjmują kolejne numery 13, 14 i 15. Szanowni Państwo, czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos, zanim przystąpię do głosowania nad wnioskiem dotyczącym poprawki? Nie widzę, zamykam. Tak? Tak, bardzo proszę. Ja chciałam bardzo podziękować mieszkańcom, że są aktywni, że przychodzą, mówią o swoich potrzebach. Proszę nas jednak zrozumieć, nas jest 21 osób. I każda z tych osób ma taki sam okręt jak Państwa, więc to wcale nie jest łatwa sprawa i
no, w tej liście rankingowej, proszę pozwolić mi skończyć. W tej liście rankingowej podejrzewam, że zarząd kierował się głównie kosztami. Mamy jedynie na te zadania 330 tysięcy złotych, które być może nie starczyłyby na zrealizowanie państwa. Ale tego państwo nie wiecie, więc to proszę nie powtarzać, bo to generalnie chyba wszyscy rozumiemy. Ze swojej strony chciałam podziękować za aktywność. Dziękuję. Zamykam dyskusję nad poprawką do projektu uchwały. Przystępujemy do głosowania. Kto z panów radnych jest za wprowadzeniem poprawki do uchwały druk numer 257? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pana Artura o przeliczenie głosów. Ile jest? 9. 9, za 9. Przeciwko? Nie widzę. Wstrzymujących? 5. I nie brało w głosowaniu. Pan Suliński wyszedł, pan Staszła też. Dwie osoby wyszły, tak? Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu. Dobrze. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada przyjęła poprawkę do projektu uchwały. Czytam teraz projekt uchwały z wprowadzoną poprawką. Uchwała w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia. Paragraf pierwszy. W ramach zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia przyjmuje się zadanie. Punkt pierwszy. Ulica Rodakowskiego. Remont części chodnika wraz z nawierzchnią jezdni. Punkt drugi. Remont chodnika na przedłużeniu ulicy Cichej położonym na terenie gminy. Punkt trzeci. Remont chodników i ciągów pieszo-jezdnych w obrębie pętli tramwajowej Gronowice Mała. Punkt czwarty. Ulica Balicka. Remont chodnika na odcinku od wjazdu do kościoła do pensji autobusowej. Punkt piąty. Remont chodniku przy ulicy Zarzecze na odcinku od ulicy Nabłonie do ulicy Justowskiej. Punkt szósty. Ulica Cicha. Remont ulicy. Punkt siódmy. Remont uliczek wewnętrznych po zachodniej stronie ulicy Rydla. Punkt ósmy. Remont chodnika na ulicy Włościańskiej. Punkt dziewiąty. Remont chodnika na ulicy Lea od drukarni do ulicy Młodej Polski. Punkt dziesiąty. Dokończenie remontu ulicy Szlachtowskiego. Punkt jedenasty. Remont ulicy Niedziałkowskiego. Punkt 12. Remont chodnika na ulicy Zarzecze od ulicy Kunickiego do ulicy Lea. Punkt 13. Ulica Kurowzwęckiego Boczna. Wykonanie nakładki asfaltowej. Punkt 14. Remont ulicy Prystora. I punkt 15. Remont ulicy Machaja. Paragraf drugi. Uchyla się uchwałę nr 21, łamaną przez 189, łamaną przez 2012 Rady Dzielnicy 6 Bronowice z dnia 20 września 2012 roku w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Z uwagi na niskie środki finansowe przydzielone na prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia na rok 2013 oraz konieczność przeprowadzenia dodatkowej konsultacji z mieszkańcami należy dokonać zmian na liście zadań w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pana Artura o przeliczenie głosów. 8 za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 7. Wstrzymujących się 7. Na podstawie głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy przyjęła uchwałę. Szanowni Państwo, przechodzimy do 10. ostatniego punktu porządku.